To nie proste ogólnie. Opisać kobiety nie jest łatwo. Myślę, że wiele ludzi próbowało. No kobiety zawsze są piękne, ładne. Kobieta to jak plaster przełożyć na ranę, to zakażenie gotowe. Ojeju. A powiem, jak bateryjka, plus i minus. Ojeju. Kobieta to jest tak jak silnik w samochodzie, tak? Ojeju. O niego trzeba dbać, bo bez tego się nie pojedzie. Kobiety są nadzieją, przyszłością, miłością. Kobiety są ładne, kobiety są miłe i kobiety są bardzo potrzebne, bo bez kobiet ten świat by był bardzo, bardzo szary. W naszym Kurowie są bardzo piękne kobiety i bardzo pracowite. Kobiety są piękne, gorące, ładne, śmieszne, cudowne. No to wspaniałe osoby są nam niezbędne. To jest coś cudownego, kochanego, uwielbianego. Wstaje słoneczko i zachodzi, ale słoneczko. Kobieta to jest cała piękność świata. Wspaniałe, piękne są matkami naszych dzieci. Stąd należy im się jak najbardziej szacunek. Kobiety są piękne, kobiety są wyjątkowe. Są na świecie takim skarbem. Są kobiety. Kobiety są bardzo różne. Aczkolwiek wszystkie są bardzo piękne i urodziwe. Kobiety są przebojowe, prawda? Namiętne. Tak. Zwariowane. Nieprzewidywalne. Niesamowite. No i nasze. Różne. No comment, bez komentarza. W związku z Dniem Kobiet, wszystkim paniom, dziewczynom składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia, wszystkiego co najlepsze. Wszystkiego najlepszego, zdrowia, szczęścia, wszelkiej pomyślności, samych sukcesów na stopie zawodowej i prywatnej, a także tego, aby uśmiech towarzyszył nie tylko w ten dzień, ale we wszystkie dni roku. Szczęścia w rodzinie oraz samych sukcesów życia zawodowego. Wszystkiego najlepszego w miłości, w życiu. Życzę wszystkim kobietom zdrowia, pomyślności, pociechy i radości w rodzinie, w społeczeństwie i w pracy osobistej. Z okazji Dnia Kobiet wszystkim paniom składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia, pomyślności, spełnienia marzeń oraz życzliwości. Niech radość i uśmiech towarzyszy Wam każdego dnia, a uczucia przyjaźni i miłości dają poczucie spełnienia, satysfakcji zarówno w życiu rodzinnym, jak i zawodowym. No, z okazji nadchodzącego Dnia Kobiet w imieniu naszej komendy, Państwowej Zabrania Szczęca Krajeńskich, chcielibyśmy złożyć kobietom dużo marzeń, zadowolenia z siebie, jak najwięcej miłości. Najszczersze życzenia. Tak, dużo pożarów wewnętrznych. Żebyście czekały na nas rozpalone, jak wracamy z pożarów. Tak. Żebyście ugasiły też nasze pragnienia. No co, żebyście... No i żebyście nas kochały. Tak, żebyście szanowały, czekały na nas. Odzajemnimy się tym samym chyba, nie? Kobietki, wasze oczka czarujące. Więcej warte niż tysiące. Tysiące się wnet rozlecą, a we oczka ciągle świecą. Miej życzliwość w swojej naturze, bo życzliwi żyją dłużej. Pisać by się dużo chciało, lecz na kartce miejsca mało. Piszę krótko, węzłowato, kocha was dziewczynki, co wy na to? Otwartości serca, życzę cierpliwości, odwagi w wyznaczaniu sobie celów, takiej determinacji i mocy, żeby te cele osiągać. Zdrowia, szczęścia, pomyślności, optymizmu i radości, i miłości jeszcze. Wszystkim kobietom z okazji ich święta życzę wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Życzę Wam, szanowne panie, aby nigdy nie zabrakło Wam zdrowia, aby nigdy nie zabrakło Wam pieniędzy i żebyście w tym naszym życiu miały do kogo się odezwać, żebyście nigdy w życiu nie były same. Jeszcze raz wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności, uśmiechu na co dzień, słońca, żeby świeciło, żeby hybrydy z paznokci nie schodziły, farba na włosach trzymała się jak najdłużej, a promocje w sklepach były bez końca. Wszystkiego najlepszego, o, zrozumiałych mężów oczywiście też. Żeby zawsze, jak te słoneczko, byli uśmiechnięte.
żeby wszyscy ich po prostu szanowali, żeby były kochane. Dziękujemy Wam za Waszą miłość, za dobroć, za czas poświęcony. Życzymy Wam pociechy z nas, mężczyzn. Wiadomo, nie jesteśmy idealni, aczkolwiek staramy się bardzo. Kochamy Was bardzo. Wszystkiego!